Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku, gdzie zobaczymy sobie nowy sezon, czyli sezon 13. I tutaj na samym początku odbieramy już sobie nagrody za rangę za sezon 12 oczywiście. Generalnie jestem zawiedziony, ponieważ już liczyłem, że ten brak informacji o nagrodach sezonowych i tak dalej to będzie świadczyło o tym, że być może teraz będzie upgrade silnika gry na Unreal Engine 5. Jednak nic bardziej mylnego, po prostu dzień przed nowym sezonem wrzucili w końcu trailer. No ale cóż, trochę się łudziłem, dobra, zacznijmy sobie od wybuchów. Z takich nowości poza wybuchami to oczywiście Rocket League Racing chyba w Fortnite wyszło. Ale prawdę mówiąc, nie wiem jak bardzo chcę w to zagrać. Pewnie będziecie chcieli odcinek. Dajcie znać, czy chcecie, to sobie to pobiorę. Ale jakoś nie nastawiam się, że to będzie super. A co do tych wybuchów, to wyglądają one... Nie wiem, z tej perspektywy mi się mega nie podobają. Nie wiem w ogóle, co to ma być. Jakiś wielki kamień wbija się w środek bramki i wybucha i... jakaś ikonka rangi się pokazuje. Czy tam wiele małych ikonek. No nie wiem, moim zdaniem nie za fajny wybuch i myślę, że na tym można zakończyć ocenę nagród. Oczywiście dla niewtajemniczonych w tym sezonie zostały również usunięte wymiany między graczami w grze. Nie będzie się już można tradeować, ale dalej działa kod twórcy, czyli kod EDEC, więc jeżeli ktoś zakupuje karnet, to polecam wpisać ten kod i możemy teraz na spokojnie zakupić Rocket Pass. Ta wersja z 1000 kredytów myślę, że jest najlepsza. Na start dostajemy samochód Ace i z tego co wiem, to w tym karnecie dostajemy dwa różne samochody, więc jest to jakiś pozytyw, chociaż z drugiej strony ostatnio były te licencjonowane samochody, które były też bardzo fajne, a w tym sezonie, jak widzicie, auto jest bez licencji. Malowanie do Octane'a raczej nie będzie zbyt popularne. Boost to samo, kredyty tutaj standardowo, przypominam, że na 110 poziomie, jeżeli zakupicie Rocket Pass Premium, zwraca wam się 1000 kredytów, czyli ta podstawowa kwota zakupu karnetu. Koła moim zdaniem nie za fajne, ogólnie ten sezon ma być chyba nostalgiczny, wspominkowy, tak ma wyglądać z założenia. Lakier, nie wiem, nawet w sumie może być ciekawy, jak ktoś to jakoś fajnie skomponuje. Darmowe malowanie, fatalne. To malowanie nawet takie... nie no, dobra, chyba nie za fajny jednak. Na początku myślałem coś innego. Bzyczek na dach, antena, co też nie jest za fajna. Koła, których nie będę używał. Chociaż czekajcie, to są koła z piłką z Rocketa, więc przynajmniej na swój sposób są one ciekawe, ale natomiast też mi się nie podobają. To coś na dach. Generalnie nie jestem fanem żadnych toperów praktycznie. Krawędź awatara, słaba dosyć. Malowanie tylko do breakouta. Szkoda, że kolorów nie da się zmieniać. Banner mi się nie podoba. To coś na breakouta, to nie wiem, nawet nie gram tym samochodem. Kolejne koła, co są nie za ciekawe moim zdaniem. O, i mamy drugi samochód już na 20 poziomie, jest to Primo. Wygląda ono, muszę powiedzieć, że ciekawie, natomiast wygląda również na hitbox do minusa, więc hitbox, którym za bardzo nie przepadam. Właściwie to oba te samochody wyglądają na hitbox do minusa, ale nimi się zajmiemy oczywiście w osobnych odcinkach, gdzie pewnie na dniach będziemy je testowali. Malowanie do tego samochodu bardzo fajne, jakby podoba mi się. Szkoda, że tylko do tego samochodu, ale przynajmniej wygląda spoko. Telewizor na dach. Taki baner myślę, że ktoś akurat może użyć. Ten baner, nie wiem, mi gorzej siedzi niż poprzedni. I ten lakier też zdecydowanie dla mnie gorzej siedzi niż poprzedni. O nie, mamy muzyczki z Epic Games. No to, to tutaj bez szacunku. Malowanie do Dominusa, szczerze, jest całkiem przyzwoite, nawet mi się podoba. Chyba domyślnie jest takie trochę matowe. Chyba, że to jest... a nie, dobra, to jednak kwestia moich ustawień na samochodzie. Ale wygląda spoko, jakby nie gram Dominusem. Ale jakbym nim grał, to może bym je używał. Ciekawe malowania są natomiast do tych samochodów, co są w karnecie. Znowu fajne malowanie. Koła dla mnie nieużywalne, ale dziwne. Z jednej strony nie będę tego używał, ale z drugiej strony fajnie to wygląda w sumie. Ej, no serio, a podoba mi się to nawet wizualnie. I macie tutaj latającą świnię. No te rzeczy na dach, to mówię, ja nic nie będę prawdopodobnie nigdy używał. Znowu obramówka awatara, która była praktycznie identyczna w poprzednim sezonie. I w poprzednim sezonie mówiłem to samo, że już wcześniej to było. Już nawet nie będę tego szukał, bo po prostu jestem przekonany, że... to coś praktycznie było identyczne. Ślad z potopem taki dyskretny. Nawet może być. Wyższa wersja kółek tych, co były na niższym poziomie, dalej mi się nie podobają. Malowanie do Octane'a takie bardzo subtelne. Fajny silnik. No nie wiem, jaka antenka. Ramen Bob, taki oto baner. Nie, chyba dla mnie najfajniejszymi rzeczami w karnecie są malowania do tego auta. Autentycznie mi się podobają te samochody. Jakiś grafik widać miał pomysł na to, co robi. No tylko tak jak mówię, szkoda, że jest to wszystko do samochodu, którego mało kto będzie używał. I pierwszy wybuch w tym sezonie. Zobaczmy.
taki bardzo neutralny, bym powiedział. Kolejny topper. Darmowy lakier, który moim zdaniem wygląda całkiem okej. Okay. Jakby nawet mi się podoba w tej konfiguracji. Krawędź awatara, no nie dla mnie. Chociaż w sumie, ej, teoretycznie ta krawędź awatara doskonale pasuje do mojego awatara. Jakby to wygląda wszystko jak z Painta jakiegoś starego, więc po zastanowieniu pasuje mi nawet. Chociaż wizualnie mi się nie podoba. Macie tutaj patyk z liściami. Malowanie do Dominusa, które z założenia może nie będzie nawet takie tragiczne, ale w gierce to będzie słabo wyglądało moim zdaniem. I koła, które nieważne gdzie jest, to jeszcze będą słabo wyglądały. Ale nutka. Tutaj mamy dokumenty, ślad z potopon. No też tego nie będę raczej używał. Cargo. Te koła nawet mają jakikolwiek potencjał. Jeżeli będą malowane, to mogą być nawet przyzwoite. To mi się nie podoba absolutnie. Pierwszy raz malowanie do tego samochodu, co mi jakoś szczególnie nie siedzi. Koła, które również mi nie siedzą. Taki aksamitny lakier. Nawet spoko wygląda, też mi się nawet stosunkowo podoba. Generalnie na tym niebieskim widzę, że dużo lakierów mi się podoba. Animowany wzór, który w grze będzie pewnie wyglądał fatalnie. Koła nie w moim stylu. Znowu to samo, tylko tym razem jako boost. I już drugie malowanie do tego samochodu, który mi się nie podoba za bardzo. Te koła kiedyś były chyba w nagrodach turniejowych albo w karnecie. Jakby bardzo podobne coś kiedyś widziałem. Ślad z potopem, który też mam wrażenie, że już kiedyś widziałem. Takie malowanie, niby okej, ale nic specjalnego. Koła totalnie nie dla mnie. I wybuch, czyli wisienka na torcie. Wygląda spoko, natomiast znowu jest to wybuch, który zmienia kolor całej mapy, czyli jest na dłuższą metę irytujący. Ale raczej nie będzie przynajmniej zaciągał do bramki. Ale jeżeli miałbym oceniać, to jest to najładniejszy wybuch, który zmienia kolor całej mapy. No i dalej mamy już malowane przedmioty, więc no, zobaczmy sobie, czy będą jakieś fajne kółka na niskim levelu. O, te koła malowane nawet na szaro wyglądają przyzwoicie, ale w sumie nie są też jakieś rewelacyjne. Na biało w sumie jeszcze gorzej, już mi się te szare bardziej podobają. No generalnie karnet bez szału. A warto też tutaj powiedzieć, że są nowe zakładki szukania gier. Będzie można szukać jednocześnie na przykład chłopców i rankedów dwójek, co jest bardzo dużą zaletą. Jest to dobra zmiana, która powinna być właściwie wprowadzona już lata temu. Natomiast jak widzicie, nie ma w tej chwili dropshota. I z tego co wiem, z tego co przeczytałem, to co sezon będzie się zmieniał dropshot i snowday. Czyli w tym sezonie mamy snowdaya, więc w następnym sezonie będzie rankingowy dropshot i będzie to tak cały czas ta zmiana. A ten brakujący tryb będzie się pojawiał tutaj na towarzyskiej. Jak widzimy, w sumie są teraz aż 3 tryby. Nie wiem, co to są te laboratoria rakietowe. Będziemy mogli to też odpalić w sumie na chwilę. Zobaczyć, czy to są po prostu te mapki, co kiedyś były, czy co to jest. Ale widzimy, knockout też jest, więc powiedzmy taka zakładka na plus. Ej, widzę, że nie ma trybu 4x4, to też ciekawa zmiana. I zobaczmy sobie tutaj jeszcze turniejowe nagrody. Guma balonowa. Ej, moim zdaniem jest to najlepszy wybuch, jaki ostatnio widziałem. Jakby spoko jest przede wszystkim. Szczerze? Mimo, że jest darmowe, to bardziej mi się podoba niż wszelakie rzeczy z karnetu. Jest to na ten moment mój ulubiony przedmiot z tego sezonu. Takie oto malowanie do chyba każdego samochodu i też jest dużo lepsze niż wszystkie malowania z karnetu. Szkoda tylko, że kolor nie można zmieniać. Ale co jest? Czemu w turnieju są lepsze nagrody? No dobra, te koła nie są lepsze. Te również. Mamy tutaj boost z gumy balonowej. Malowanie do Merca, które już było chyba do przynajmniej Octane'a. Geoflow, które chyba mi się zbugowało to zmienianie kolorów ogólnie, bo na tym też nie mogę zmienić koloru. Nigdzie nie mogę zmienić koloru, więc teoretycznie może jednak to malowanie można zmienić kolory, ale o tym nie wiem. Czekajcie, spróbuję coś zrobić. Czy będzie teraz inaczej wyglądało? Wydaje mi się, że wygląda inaczej, albo po prostu mam bardzo krótką pamięć. Ale jednak można zmieniać na tym kolory. W sumie bardziej mi się podobały te poprzednie, ale już mniejsza w to. Koła, które są też moim zdaniem lepsze niż jakiekolwiek w karnecie. I z tego co widzę, to będą generalnie najlepsze w tym sezonie. Ślad z potopem, nawet przyzwoity. Kwitnący kwiat, no nie wiem, czy ktoś to używa. I te pozostałe koła raczej nie za ciekawe. Banner z dinozaurem, jeżeli ktoś lubi takowe zwierzaki. Koła, które też nie są za fajne. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była muzyczka, czy tam hymn graczowy turniejach do odblokowania, ale teraz jest. Malowanie do Octane'a, czapka żeglarska, no to są generalnie rzeczy niezbyt ciekawe. Ogólnie moim zdaniem powinni teraz, jak już i tak nie ma wymian między graczami i nie da się jakby wymieniać kredytami również, wprowadzić, że za wygrywanie turniejów są również dostępne kredyty. Żeby była również jakaś darmowa forma zdobycia kredytów. No i też myślę, że wtedy ten tryb by bardziej odżył, no bo aktualnie to granie po te nagrody, okej, w tym sezonie jeszcze w miarę są ciekawe te gumy balonowe i to jedno malowanie. Jeszcze te dwie rzeczy chętnie odblokuję, ale natomiast nikt raczej nie gra kredytów, bo jest to taki tryb dosyć martwy, przynajmniej na wyższych rangach. Więc myślę, że wprowadzenie kredytów tutaj za wygrywanie byłoby dobrą zmianą. Może się to zdarzy w przyszłości, może nie. Fajnie by było. No i dobra, mapą tego sezonu jest przerobiony farmstead. Została tutaj dodana przede wszystkim trawa na ziemi. No za bardzo się tutaj w sumie nie postarali, bo chyba jedyną różnicą jest to, że jest trawa, która prawdopodobnie została pobrana z jakiejś innej mapki.
a na zewnątrz nie widzę przynajmniej gołym okiem żadnych różnic. Z jednej strony ta mapa wygląda ok, ale z drugiej strony no nic nie zrobili, żeby po prostu nie wykonali żadnej pracy. Tak to jeszcze wygląda na najwyższych ustawieniach graficznych. No co ja mogę powiedzieć, jest ładnie, ale no nie jest to nic nowego. Tak czy inaczej dajcie znać, jak wam się podoba ten sezon. Dzisiaj to już będzie na tyle. Moim zdaniem jest on, no generalnie jestem zawiedziony. Liczyłem na to, że nowy silnik może zostanie wprowadzony do gry przy okazji premiery Rocket League Racing, no ale jak widać nie udało się tym razem. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że na dniach pojawi się test samochodów, może też test tego nieszczęsnego Rocket League Racing. No i to by było tyle. Zostawcie suba, lajka i elo elo.